Kraśnik rowerową stolicą Polski? Czemu nie? To wszystko zależy od nas samych, więc wsiadamy na rowery i kręcimy kilometry dla Kraśnika, ale zacznijmy od początku. 1 czerwca sprzed przedszkola miejskiego nr 6 wyruszył rajd rowerowy. Od kilkunastu lat zbierają się tutaj ci mali i ci więksi z różnymi środkami transportu, bo są rowery i rowerki dwukołowe i czterokołowe. Zdarzają się także hulajnogi. Najważniejsze jest to, żeby się przemieszczać do przodu. Trasa nie jest zbyt długa i skomplikowana, bo ma zaledwie 6 km w jedną stronę, ale za to jest frajda z rodzinnej wyprawy, bo stacja kolejowa, a właśnie tutaj jest przedszkole, sprzed którego rusza rajd familijny, to tak naprawdę wielka rodzina. Tu każdy każdego zna, więc wypad na rowerze to rodzinna frajda. W trakcie wyprawy nie zabrakło posiłku dla zmęczonych rowerzystów. Było ognisko, kiełbaski, bigos, słodycze, owoce. Jednym słowem, niezły wypas. Ale co do tego wszystkiego ma rowerowa stolica Polski? Bo Kraśnik może zostać właśnie rowerową stolicą Polski. Wszystko zależy od mieszkańców, którzy wsiadają na rowery i będą kręcić kilometry dla miasta, używając aplikacji Aktywne Miasta. Zwycięskie miasto w klasyfikacji ogólnej otrzyma przechodni puchar rowerowej stolicy Polski. W jaki sposób dołączyć do rywalizacji o puchar? Należy na swoim smartfonie zainstalować aplikację Aktywne Miasta. Z menu na dole ekranu wybrać Rywalizacja, a następnie w zakładce Publiczne Rowerowa Stolica Polski 2023. Tutaj ważna uwaga. Rywalizacja dla miast jest zarezerwowana dla miejscowości powyżej 50 tysięcy mieszkańców. Dlatego Kraśnika szukamy nie w miastach, tylko w zakładce Gminy. Dalej postępujemy zgodnie z instrukcją i kręcimy na rowerach kilometry dla Kraśnika, a kilometry można kręcić w dowolnym zakątku świata. Wybór nie jest uzależniony od miejsca, w którym dokonywane są przejazdy. Aplikacja działa na terenie całego świata, dlatego uczestnik przebywający poza granicami kraju również może przystąpić do projektu, wybierając Kraśnik jako organizatora lokalnego. Rodzinny rajd 1 czerwca to inauguracja akcji Kraśnik Rowerowa Stolica Polski. Pierwsze aplikacje zainstalowane i pierwsze kilometry już mamy. Teraz czekamy na innych. Kraśniczanie na rowery!